Cześć, tu Damian Lewczuk, Akademia CAD/CAM.pl. Ostatnio udostępniłem film, w jaki sposób przetworzyć grafikę na płaskorzeźbę w AlphaCAM. Jednak pojawiło się zainteresowanie tym, w jaki sposób taką grafikę można odpowiednio przygotować, aby była możliwa do przetworzenia na płaskorzeźbę. I ja to robię w programie GIMP, jest to darmowy program graficzny. I chciałbym zaprosić Cię do filmu, w którym Ci to pokażę. Film jest niepubliczny, będzie dostępny tylko dla zainteresowanych. I w tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób przetworzyć taką grafikę na taką grafikę, którą następnie przetworzymy na płaskorzeźbę w AlphaCAM. I będziemy pracowali też na drugiej grafice. Przetworzymy taką grafikę, którą przerobimy na coś takiego, co w efekcie da nam płaskorzeźbę w AlphaCAM. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do filmu, w którym to pokazuję, to instrukcję znajdziesz w opisie do tego filmu.